No co możemy powiedzieć? Do 35 minuty na pewno, nie wiem czy równorzędnym rywalem, ale na pewno rywalowi z Ekstraklasy było ciężko z nami grać. Chociaż nie budowaliśmy tak gry, jak sobie zakładaliśmy i nie było nam łatwo, ale rywalowi również, a rywal wiadomo jest wyżej notowany. Mariusz Pawlec złapał kontuzję, rozciął łuk brwiowy dosyć poważnie, więc zrobiliśmy zmianę. Nie mówię, że bo akurat Kuba Jezierski grał niezły mecz całościowo, patrząc na tych młodych chłopaków, ale rzeczywiście straciliśmy bramki i w tym momencie dwie łatwo, za łatwo. No i ten mecz tak naprawdę już był rozstrzygnięty. Z czego mogę być zadowolony? Z młodych chłopaków. Było 14 młodzieżowców na bodajże 19 zawodników w kadrze. Więc z tego się cieszymy, że młodzi zawodnicy mimo wszystko w jakiś sposób podjęli walkę. Tak bym to ocenił. Wiadomo, że jakość doświadczenia była po stronie, przede wszystkim doświadczenie po stronie rywala. A tak jak mówię, z 14 młodzieżowców, którzy byli 17-latkowie, którzy wchodzili na boisko. Temu służą rezerwy klubu, druga drużyna i patrzymy na rozwój młodych zawodników w tym zespole i powiedzmy, że można być umiarkowanie zadowolonym, że ci młodzi zawodnicy wchodzą, nie odstają nie umiejętnościami, ale na pewno dzisiaj trzeba uznać wyższość rywala. Dziękuję trenerze, prosimy o pytania. Proszę. Jakub Lubeta, Śląsk.com. Ja mam takie pytanie na początek. Czy jest Pan generalnie zadowolony ze swojego zespołu? Czy podobało się Panu to, jak wyglądały chłopacy dzisiaj na boisku? Umiarkowanie zadowolony z różnych momentów w grze, z różnych faz gry. Ale tak jak mówię, no powiedzmy, były momenty, z których nie byłem zadowolony. Były takie momenty i takie fazy gry, gdzie można rzeczywiście być zadowolonym. Ale całościowo oceniłbym ten mecz jako niedosyt, bo obiecaliśmy sobie ciut więcej po tym meczu, zawodnicy i my jako trenerzy, więc raczej oceniłbym to jako niedosyt. Ma Pan takie wrażenie, że gdyby Mariusz Pawlec, nie wydarzyła się sytuacja, która się wydarzyła, dotrwałby do końca pierwszej połowy, to udałoby się dowieść przynajmniej do przerwy to 0-0? Być może, a my w drugich połowach, tak samo w lidze, jesteśmy dużo lepsi, więc jesteśmy, myślę, bardzo dobrze przygotowani fizycznie i dobrze biegamy z każdym zespołem, więc na pewno, zresztą było widać w drugiej połowie, Zagłębie nie potrafiło nas zdominować, mimo tego, że wygrywało 2-0, czyli kolejną bramkę, ale tak naprawdę graliśmy dużymi fragmentami na ich połowie, co cieszy, mimo, tak jak powiedziałem, dużej liczby młodych zawodników na boisku. Ciężko powiedzieć teraz i wyrokować, czy to, że Mariusz, jeśli Mariusz by został na boisku, czy by to wpłynęło. Na pewno był ważną postacią dzisiaj na boisku, wygrał mnóstwo pojedynków, pomagał młodszym kolegom i na pewno jest to ważna postać nie tylko w dzisiejszym meczu, ale w ogóle w tej drużynie. Proszę, Marcin Pański. Marcin Pański, Śląsk, trenerze. Chciałem zapytać o presję. Czy odczuwał trener, że piłkarze sami sobie nakładają jakąś dodatkową presję, że to derby, że mecz na Polskiej przy świetle? Czy oni mentalnie byli gotowi na ten mecz? Wyszli, widział do trenera, że tak, te głowy funkcjonowały tak, jak trener chciał? Czy gdzieś tam jednak waga tego meczu mogła trochę gdzieś tam pętać niektórym młodym piłkarzom? Na pewno trochę. Były momenty, że zabrakło trochę odwagi, tak jak powiedziałem, w budowaniu gry, w budowaniu akcji, w grze do przodu. Ale jakby nie widziałem, żeby zupełnie rzeczywiście ci zawodnicy ich odcięło i mentalnie, żeby nie byli gotowi do tego meczu. Oni wszyscy sobie wiele obiecywali po tym meczu, zresztą ja jako trener też, ale tak jak mówię, no jest, dlatego jest to trochę zawód, pewnie dla nich i dla nas jako sztabu trenerskiego, ale jak mówię, no to są rezerwy klubu, drugi zespół i one służą troszkę innym celom, ale skoro trafił nam się taki mecz, to chcieliśmy z niego wyciągnąć jak najwięcej. Na razie wyciągnęliśmy tylko cenne doświadczenie przy światłach, w fajnej otoczce, tak jak patrząc na liczbę dzisiaj dziennikarzy. Dla zawodników też ta otoczka dzisiaj była ważna, dla tych młodych zawodników. I myślę, że to dla nich cenne doświadczenie, aczkolwiek cały czas mówię o tym niedosycie, bo obiecujemy sobie więcej, bo ci zawodnicy, którzy tu byli na boisku, nie odstają umiejętnościami, tylko doświadczeniem, może trochę motorycznie, fizycznie, ale umiejętnościami myślę, że wcale nie muszą odstawać od zawodników z Ekstraklasy. Proszę.
określenia klubu Werder. Jeszcze raz jako klubu Werder Śląsk. Ja mam pytanie, bo pan mówi o tym, że niektórym zawodnikom zabrakło odwagi. Z kolei miałem wrażenie, że Szymonowi Michalskiemu tej odwagi zupełnie nie brakowało. Jak pan oceniłby jego występ? Oceniłbym bardzo dobrze, aczkolwiek zresztą już rozmawiałem z trenerem Magierą i też ocenił go wysoko. Aczkolwiek uważam, że cały czas, że stać go na więcej. I on się grał na dwóch różnych pozycjach i się na nich odnalazł z racji kontuzji Mariusza. I na obu się odnalazł i wierzymy w jego potencjał. On ma 17 lat dopiero i gra któryś mecz już w drugiej lidze. Teraz gra z zespołem Ekstraklasy jak równym z równym, więc cieszymy się z tego, tak jak powiedziałem. Temu służy ten zespół i obserwujemy rozwój nie tylko Szymka, ale jeszcze paru innych zawodników. Krzysztof Onasik, Śląska. Panie trenerze, Przemysława Wargiela dzisiaj nie było, Bartosza Borunia. Chciałem zapytać dlaczego i też o tę kontuzję Mariusza Pawelca. Czy coś może pan więcej powiedzieć, co tam dokładnie się Mariuszowi stało? Czy są już jakieś rachowania, ile ewentualnie Mariusza nie będzie? Wiem, że to jest bezpośrednio po meczu, ale może już jakieś pierwsze wiadomości są. No, pierwsze wiadomości są takie, że to było to bardzo mocne rozcięcie łuku brwiowego, dosyć głębokie i nie można było szyć tego na miejscu, więc pojechał do szpitala. I nie wiemy, czy było jakieś wstrząsienie mózgu przy okazji, czy nie, więc czekamy na informacje. A co do Bartosza Borunia i Przemysława Bargiela, wiadomo, że tutaj są ważnymi ogniwami w tej grupie, ale tak jak powiedziałem, no, drugi zespół służy pierwszemu w jakiś sposób i ci zawodnicy, ich celem jest gra w pierwszym zespole. Trener Magiera tak naprawdę wziął Przemka i Bartka do pierwszego zespołu na dzisiejszy trening w celu tak naprawdę rozegrania meczu czwartkowego w Pucharze Polski, bo wiadomo, że mamy kontuzję w pierwszym zespole i oni byli niezbędni do tego, żeby być do dyspozycji pierwszego zespołu, więc wiadomo, że tutaj dla tego zespołu to było w jakiś sposób, jeśli patrzymy na rezerwy klubu jako na zespół, to było to osłabienie, ale tak jak mówię, no są kolejni zawodnicy, których dzisiaj sprawdzaliśmy i ci zawodnicy, ich celem jest gra w pierwszym zespole, a mają taką szansę w meczu z Niedźwiedzią w Pucharze Polski. Jeśli nie ma już więcej pytań, dziękuję trenerze, dziękuję państwu. Dziękuję.